Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Wam przybliżyć wyniki głosowania, które zostało rozpoczęte jakiś czas temu na moim kanale. Mieliście głosować spośród... Mieliście wybierać spośród 6 gier. Final Fantasy 4, Shin Megami Tensei Strange Journey, Chrono Trigger, Castlevania, Order of Ecclesia, Warcraft 2 oraz Warcraft 3. No i cóż, można powiedzieć, że w pewnym sensie głosowanie było w miarę równe. Ponieważ na ostatnim miejscu, ex aequo, z 3 głosami, znajdują się Chrono Trigger oraz Warcraft 2. Cóż, jak widać, nie są to gry, które z chęcią byście zobaczyli na moim kanale. Co do Chrono Triggera, to zbytnio się nie dziwię, ponieważ parę osób już go zrobiło, w tym m.in. Mój współtowarzysz Sevarian TV Seversi, jak również, dajmy na to, Virgiusz. Co do Warcrafta 2, to miałem szczerą nadzieję, że trochę więcej osób będzie tym zainteresowanych, ale cóż, jak wyszło, tak wyszło. Miejsce czwarte w moim głosowaniu zajęła Castlevania, Order of Ecclesia. Sądzę, że chodzi głównie o to, że Castlevania nie jest aż tak popularną serią. Prawda, nie jest to też seria, której nikt nie zna z wiadomych przyczyn, ale... Szczerze mówiąc, aż tak bardzo nie jestem zadziwiony tym wynikiem. Bardzo zadziwił mnie natomiast wynik, jaki osiągnęło miejsce trzecie zajmowane przez Shin Megami Tensei Strange Journey. Dlaczego dziwi mnie to aż tak bardzo? Jak dla mnie jest to gra naprawdę niszowa, której wiele osób nie zna. I w sumie mogło być zainteresowanych jej poznaniem poprzez na przykład mojego let's playa, ale to jest jedyny powód, dla którego widzę, że ludzie mogliby chcieć głosować. No w sumie jest jeszcze druga opcja. Powiedziałem, że ta gra jest naprawdę pierońsko trudna, więc od razu ludzie stwierdzili, że a skoro jest trudna, to popatrzymy, jak biedny się dzisiaj męczy. Na drugim miejscu nie powiem, że ex aequo, z przyczyn, o których powiem po wyjawieniu, kto jest na miejscu pierwszym. Znajduje się Warcraft 3 wraz z dodatkiem The Frozen Throne. Warcraft 3 dostał 11 głosów i naprawdę czuję się tym nieco zaskoczony. Dodałem go praktycznie tak w ostatniej chwili do listy głosowania, podobnie jak Warcrafta 2 i Chrono Triggera, gdyż początkowa lista miała zawierać Final Fantasy 4, Shin Megami Tensei oraz Castlevania. A tak to okazało się, że Warcraft 3 okazał się czarnym koniem całego tego wyścigu, jak na to nie patrzeć, i był przez długi, długi czas na prowadzeniu. Jednakże pod koniec uaktywnili się członkowie Sevarian TV, jak również paru fanów serii Final Fantasy, którzy zdecydowali się głosować na Final Fantasy 4. Która to seria, zajmuje pierwsze miejsce w głosowaniu z wynikiem 12 głosów. Biorąc pod uwagę, że robiłem już dwie gry z serii Final Fantasy, to nie jest jestem jakoś specjalnie zaszkowany. Takim, a nie innym rezultatem. Wyniki mogłyby być zgoła odmienne, gdyby nie to, że kilka osób głosowało podwójnie, albo nawet potrójnie. Tylko, że z różnych kont. Tam, gdzie miałem podejrzenia, tam po prostu głosów starałem się nie liczyć. Zaszły one w wypadku tylko i wyłącznie pierwszej trójki. Final Fantasy 4 jedno konto zostało założone dosłownie dzień wcześniej, tego samego dnia, kiedy został oddany głos, tak naprawdę. Nie wierzę w coś takiego, że ktoś mnie oglądał od dawien dawna, specjalnie sobie założył konto i w ogóle, i w szczególe, bla. To by było po prostu zbyt wiele. Zaś drugi głos, który był nieważny, został oddany z konta Sevarian TV. Jak wiadomo, mają tam dostęp tylko te osoby, które już wcześniej zagłosowały, a ja sam przecież nie będę głupio głosował, zwłaszcza mając w swojej ręce potężny głos, jakim jest czynnik Shinji. Na Warcrafta 3 zagłosowała jedna osoba, która również znajdowała się bardzo krótko na YouTubie, dlatego to by było naprawdę dosyć ryzykowne w tym wypadku.
przyjąć taki, a nie inny głos. Natomiast na Shin Megami Tensei poszły dwa głosy, co do których teoretycznie nie powinienem mieć żadnych wątpliwości, gdyby nie to, że znam tą osobę. I kiedyś ona jej wspominała o tym, że ma jakieś tam drugie konta i teraz tak zupełnie przypadkiem zauważyłem, że takowe dwa głosy zostały oddane właśnie z tych kont. Gdyby nie to, że o tym wiedziałem, to Shin Megami Tensei wygrałoby całe głosowanie z 13 głosami. I w takim razie, zgodnie z demokratycznym wyborem, powinien zrobić Let's Play z Warcrafta 2, ponieważ czynnik Shinji dodał plus 10 głosów. Na, żartuję. Aż tak źle jeszcze ze mną nie jest, no bez przesady. Zwycięzcą zostało Final Fantasy 4, przypominam. I cóż, jak na to nie patrzeć, z tej właśnie serii mam zamiar robić Zagrajmy w... Właśnie, czemu cały czas powtarzam Final Fantasy 4 jako serię, a nie jako grę? Nie rozumiem tego do tej pory. Oznacza to mniej więcej tyle, że na Sevalion TV, gdy tylko skończę Final Fantasy X, trafi Shin Megami Tensei Strange Journey. Zaś później, do tego czasu mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, zwłaszcza, że ani Final Fantasy 4, ani Shin Megami Tensei nie są to gry krótkie pod żadnym pozorem. Więc czeka mnie dużo nagrywania. Jak skończę i nie będę wiedział, co mam wybrać, to nie będę wracał do wyników tego głosowania, tylko po prostu zrobię jeszcze raz kolejne. Może trafią się jakieś nowe gry, może nie, to zobaczymy. Także widzimy się następnym razem, kiedy to najprawdopodobniej zajmę się serio, zagrajmy w Final Fantasy 4 DS. Do tego na czas trzymajcie się wszyscy widzowie ciepło. Dziękuję wam za taki wielki odzew na ten film, ankietę. Nie spodziewałem się aż tak wielkiego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że na przykład podczas serii Final Fantasy 6, kiedy prosiłem widzów o to, żeby wymyślić jakieś ciekawe imię, musiałem czekać tydzień na chyba dwie propozycje. Zbyt wielkiego wyboru naprawdę jednak nie miałem. Tym razem jednak odzew był znacznie większy, za co, jak już mówiłem, bardzo wam wszystkim dziękuję. No i cóż, to by właściwie było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.